karetka pod sklepem, widzę. Chyba ktoś dostał zawału, jak usłyszał, że kolejne opuszczenia wchodzą. Przeglądałem sobie dzisiaj kartę na czasie. Tak jak obiecałem, będziemy sobie omawiać w ogóle te karty na czasie, zobaczymy, co tam się dzieje na tym YouTubie i tak sobie będziemy rozmawiać na tych vlogach. No to pozwolę sobie sam wybrać temat. I taki temat dzisiaj mi się wrzucił na tapetę. Widziałem u Vibrosów wywiad z Wersą. Powiem szczerze, że no lubię takie wywiady, fajnie chłopaki to robią, fajny mają styl. Ja sobie zawsze schodzę w komentarze, poczytać sobie chwilę przynajmniej komentarzy, przynajmniej te topowe. I tam wypowiedział się Mandzio. I chciałbym ten temat poruszyć, bo był poruszony taki temat, czy Wersą może mieć kompleksy. Jako osoba uznawana za, powiedzmy, ideał, czy za osobę idealną dla jej widzek, czy dla jej widzów. No bo tak niewątpliwie jest, że ona jest osobą taką, powiedzmy, w oczach niektórych widzów, czy tam w oczach niektórych fanów, osobą idealną. Czy taka osoba ma prawo mieć kompleksy, a może bardziej, czy powinna mieć kompleksy, albo czy jeszcze dokładniej, czy ona powinna mówić o tym, że ma kompleksy w szerszej publiczności. Bo zobaczcie, i Mandzio akurat, muszę się trochę z nim zgodzić, odejdźmy na chwilę od Mandzia, bo widziałem, że tam wypowiedziało się na ten komentarz z 50-100 osób, już nie wiem ile dokładnie, popierając to, że dziewczyna, która jest uznawana za taki wzór do naśladowania, nie powinna okazywać, czy mówić o swoich kompleksach, bo to negatywnie może rzutować na właśnie jej widzów. Na pewno dziewczyna Frieza ma prawo do posiadania kompleksów, no bo każdy takowe może mieć, nawet jeżeli będzie to Miss Świata, czy Miss Wszechświata, czy jakakolwiek inna dziewczyna, to każda ma prawo mieć jakby kompleksy. To jest normalne. Zawsze jest jakiś motyw do samodoskonalenia, czy to poprawienia swojego wyglądu, czy charakteru, czy czegokolwiek innego. I macie prawo uważać się za niedoskonałych, tylko chyba jestem skłonny ku temu, że nie powinno się o tym jednak mówić szerszej publiczności, bo raz, że to w sumie nic nie wnosi, a dwa, jeżeli już ta osoba uważa cię za ten ideał, no to być tym ideałem. Próbuj pokazywać najlepszą wersję siebie tym widzom, żeby oni dążyli do tego ideału. Bo jeżeli oni będą dążyć, patrząc na taką sławną osobę, będą dążyć do tego nieidealnego ciała, czy do nieidealnej osoby, nieidealnego charakteru, no to nie będzie dobrze, bo ona jest wzorem, ale wzór może być albo dobry, albo zły. Lepiej, żeby ona była tym wzorem dobrym. Jest to trochę smutne, bo potrafię też wejść jakby w skórę, czy tam zrozumieć Wersą, że ona po prostu już tym przesiąkła, tym całym YouTube'em, tym całym światem. Ona już, podejrzewam, że niejednokrotnie w niejeden dzień ma wszystkiego dosyć. Ona też chce się poczuć jak normalna dziewczyna. Także z kolei ją trochę też potrafię zrozumieć. Wypowiedzcie się w ogóle w komentarzach, co o tym myślicie. Czy sławne osoby, takie jak ona, takie jak Freeze, takie jak Johnny Depp, Antonio Banderas, inni jacyś sławni aktorzy, Lady Gaga, Rihanna, piosenkarki sławne, czy one powinny mówić o tym, że mają kompleksy, czy jednak powinny zachować to dla siebie? Według mnie jestem bardziej przychylny ku temu, żeby zachować niektóre kwestie dla siebie. Niektóre kwestie po prostu nie dotyczą widzów, albo lepiej, żeby ich nie dotyczyły. Kurde, ja to jednak czasem mądre rzeczy potrafię powiedzieć bez kitu.